Pan Michał Jankowicz, wiceprezes zarządu OSDE. OSDE? Tak jest. Od słońca do energii. Ciekawa sprawa. Ciekawa. To znaczy, co wy robicie? Podróżujecie od słońca do... Staramy się nie. Staramy ewentualnie do inwestora bądź klienta. Nazwa wzięła się od produkcji energii z paneli fotowoltaicznych, bo to jest taki główny trzon, którym się zajmujemy, czyli promowaniem energii z wykorzystaniem promieniowania słonecznego, czyli fotowoltaikę. Fotowoltaikę, czyli produkujecie tak naprawdę prąd. Tak, od słońca do energii. O, ciekawa sprawa, od dawna? Od roku czasu tak naprawdę, aczkolwiek doświadczenie mamy dużo, dużo większe. Co to znaczy? To znaczy, że mój wspólnik, prezes firmy OSD, wcześniej posiadał też inną firmę, z którą współpracował w bardzo podobnym, w dziedzinie bardzo podobnej, już od wczesnych lat 90. Teraz stwierdził, że chciałby coś nowego prowadzić i dlatego stąd się wzięła firma OSD, od słońca do energii. Aha. Panie Michale, dzisiaj rozmawiamy o Piotrkowskiej Plus. Tak jest. Ale nie w ten sposób, że będziemy rozważali, jak ten plus dodać, bo to jest wielowątkowa sprawa. To jest nie tylko budowanie, projektowanie, sprawy prawne, miejskie i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy sobie trochę wyobrazić. I teraz tak, no wyobrażamy sobie, że Piotrkowska Plus, główna ulica w mieście, będzie zadaszona, ale zadaszona, no i właśnie, tu jest pytanie do Pana, może być zadaszona fotowoltaiką? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Nawet jestem pewny, nie wydaje, tylko jestem pewny, że można zadaszyć ją fotowoltaiką i uzyskamy to, co chcieliśmy uzyskać przy tradycyjnym zadaszeniu, ponieważ nie zadaszymy ją, że tak powiem, blachodachówką, czy czymś, co nie przepuszcza promieniowania słonecznego, a fotowoltaikę możemy zamontować półprzezroczyste panele fotowoltaiczne. Czyli do samego spodu dojdzie nam promieniowanie słoneczne, a poza tym będziemy mogli uzyskiwać energię z promieniowania słonecznego, promować odnawialne źródła energii, a dla ludzi, którzy będą prowadzić biznes wzdłuż ulicy Piotrkowskiej Plus, będzie możemy dostarczyć darmowy prąd po preferencyjnych cenach, ten prąd. Myślę, że jest to sposób, w którym można byłoby dodatkowo promować Piotrkowską, a także sprawić, żeby ten plusik był jak najbardziej widoczny. To znaczy, że moglibyśmy, korzystając z zadaszenia, oświetlić przez całą dobę Piotrkowską? Jeżeli mielibyśmy magazyn energii, jak najbardziej, moglibyśmy skorzystać wtedy właśnie z oświetlenia nocnego, tak? Przy wykorzystaniu oświetlenia LED, które jest mniej obciążające. Myślę, że... Czyli oprócz oświetlenia Piotrkowskiej, sąsiadujące firmy mogłyby korzystać także z tej energii elektrycznej. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tak to z moim wspólnikiem widzimy. Byłaby to piękna sprawa. No to w takim razie wypada Was tylko zaprosić na Piotrkowską, żebyście coś takiego wykonali, tak? Na pewno skorzystamy z takiego zaproszenia. Czyli tak, gdyby była konstrukcja, to Wy kładziecie pokrycie z fotowoltaiki i dokładnie, wtedy tak. Jesteśmy w domu. Tak. No to zapraszamy w takim razie. Dziękujemy za zaproszenie i na pewno się pokażemy. Dziękuję. Dziękuję również.